Prowokacja! 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 Wiecie poważnie, wiecie poważnie, że się zmuszemy, tak? Nie ruszajcie go, wychodzimy. Nie ma ogadania, nie ma gadania. Wychodzi pan, tyle. Taka decyzja. Nie, musisz uszanować bohatera. Musisz się prowokować. Puścimy, koniec! To jest Panowie, on specjalnie... Ale on był, bo masz same kodziaty. Oni specjalnie to zrobili, spokojnie. Jesteśmy tu dla Inki, a nie dla siebie. Poczekajmy na koniec wizyty. Msza święta. Zrobimy, rozpierdolimy po mszy świętej, dobrze? Po mszy, nie bierzesz, dobra. Rozpierdolimy po mszy przede. Po mszy, ty. Kod to jest ta antypolska organizacja? Antypolska organizacja jest na mszy świętej. Żeby było, że się dzieje na reżimie. Dajmy sobie jeszcze przez pół godziny spokój, tak? Po coś się to przeszło? Po coś się to przeszło? Prowokować, no! Żeby napisać, żeby im płagę ktoś tam. Ja zabrałem. Jaka jest bezczelność? To Wałęsa. Tam Wałęsa na nie czeka. Przepraszam, a pan nie ma flagi? On ma flagę, ma na majtkę. O, jest taki mała prowokacja, taka. Panowie,
Jakbyśmy my to robili na ich, to tak. Byłem na waszych i na ich. Oni tak, my nie. Przyjmuj 1 maja najmniej. Dokładnie. Nie, 1 maja. Ja jakby przyjść w mundurze UB. Tak samo, tak samo się zakupujcie. Zajmijcie ten kod, to będzie wszystko okej. Na was prosimy. A dlaczego? No jestem tutaj, żeby się uspokoiła, byśmy się przyjrzeli. Módlmy się za metropolitę gdańskiego z pokoju reszty i wszystkich biskupów, aby ich nauczanie pomogło wiernym zachować pamięć o ludziach wiernych i niezłomnych. Dokładnie. Ciebie prosimy, że nas Panie. Gdzieś tak będzie wszystkich. Módlmy się za naszą ojczyznę, za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i za nasz rząd, aby ich wierna służba Polsce przyczyniała się do budowania cywilizacji życia, miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Kod modli się za rząd polski. Za naszą siostrę, Indę, za naszego brata, za Gończyka, którzy umierali za Polskę i za prawdę, którzy marzyli o Polsce wolnej i czystej jak łza, której my także pragniemy. Niech dobry Bóg daje nagrodę wieczną w niebie. Ciebie prosimy. Teraz nie mogę nawet. Będzie zadaje ma. Kto żyje gumę? On nie wiedział, co to może. No ale co to przyszła nam się. No. Może się jeszcze pod kościół przyszła, też mogę. Ma pani gumę do życia? To nerwowy tik. Jest guma. Wszyscy komunistyczne święta i wolność i niepodległość walczyły z oddaniem pokolenie żołnierzy wyklętych. Ciebie prosimy. Nie jest miejsce, żeby tutaj przyjść. Boże dawco życia i zwycięstwa. Niech ten Pan ludzie. Pokaż miłość Ojca. Tego skito kurczego. Jego dziadek mordował ludzi tutaj. Bo. O. I po co on tutaj wzywa? Skruszony gangster. Dopuści ich do radości wieczność. Przez Chrystusa Pana. Amen. Demokracji nie ma? To nie chodzi w ogóle. Guma mu kupili wczoraj. On się modli, Panie, on się modli za to. Ale teraz walczmy o demokrację. Trzymamy się od kodziarzy, proszę Państwa. Trzymamy się od kodziarzy. Kodziarze zostają sami. To co? To taki, taka może być koncepcja. Odsuńmy się od kodziarzy. Odsuńmy się parę metrów. Odsuńmy się od kodu. Śmierdzi. Śmierdzą na środku. Tak, cofamy się. Ty jesteś z nimi? To cofasz się. Pani z nimi? Tak. To nie pani się cofnie tam. No dlaczego ja mam się cofnąć? Bo pani nie, bo ja budowali. Będę, ale ja tu będę budowali. Mam prawo. Tutaj. Pani ze śmieciami? Śmiecie na środek. Ileś lat temu. Nie byliście. Tak, dobrze.
Cofamy się od śmieci. Ej, cofamy się od śmieci. Pani z nimi? Pani z nimi? Nie, są w tą stronę, do tyłu. Ej, rowerek. Ej, rowerek. Można wynieść rower stąd? Bo moja mama nie może przejść. Proszę wyjść z rowerem. Dziękuję. Nie, pan nie może tu stać. Proszę wyjść z rowerem. Dlaczego pan jest przedstawicielem policji? Jestem przedstawicielem Polski. Służby porządkowej jakiejś? Nie, nie jestem konfidentem, tak jak pan. Moja mama nie może tu przejść. Ja jestem konfidentem. Proszę wyjść z rowerem. Do widzenia. Do widzenia. Ja wiem, co jest. Proszę wyjść z rowerem. Moja mama nie może tu przejść. Pan wejdzie do nich tam. Przygarną pana. No już pan. Nie pan idzie pojeździć po grobach, tam dużo zabito. Pan też z nimi? Ja jestem niewierzący, mnie to nie obchodzi. Odsuwamy się na kilka metrów. Pan z rowerem przyszedł tutaj i robi zabinę. Ja jestem wierzący, ja przyszedłem na mszę. Amen. Dobra, no to już pan jest na mszy, a my jesteśmy z daleka od pana. No i wystarczy. Odsuwam się od nich, proszę państwa. Odsuwamy się od śmieci. Wszyscy się odsuwamy od śmieci. Śmierdzi wódą strasznie. Po zakończeniu działań wojennych jako oficer Wojska Polskiego walczył z bandami nacjonalistycznymi. Każdy to wie. Zabezpieczał państwowe akcje polityczne i gospodarcze. Wiecie, o kim to jest? Tatuś. Dziadku tego pana. Dziadzia. Panie, nie masz pan. Dziadzia B. Wąsąd. Wąsąd. Śmieci widziałeś? Wąsąd. Na pogrzebie bohaterów. Dobrze, to co? Prawda. A kiedy to odkryłeś? Wąsąd. Odkryli. To jest nasza impreza, nie wasza. On prowadził. On prowadził. Dobra, ty jesteś z nimi, wracaj tam. Zwycięstwa w Warszawie. Skończyły się wasze czasy. Rozliczyli was? Ona się nigdy nie zaczynała. Rozliczyli was? Nie musieli nikogo rozliczyć. Mnie akurat na pewno nie. Jesteś po złej stronie, goście. Możliwe. Błądzicie z tą w waszym systemie już bym wisiał na to, co robisz teraz. W jakim systemie? Nie wiesz dobrze jakim. Bardzo dobrze wiesz, o czym mówię. Nie? A Inkę to kto zabił? Ja? A ja? A nie? Nie znasz polskiego? Dziadzia twój. Nie, mój. Twój też tam macz o palce. Mój kochany. To Akowcem był, tak? Nie. Mój pradziadek był osobistym adiutantem generała Hallera i zginął w 20 roku. I zdradził? I teraz dziadka zdradzasz? I teraz dziadka zdradzasz? Bo co, bo wpadłeś w alkoholizm i dają za darmo wódę? Tak? Ile ci zapłacili? Wiadomo, ile ci zapłacili? Sonosz płaci 15 na godzinę w Baltimore dla Murzynów. Dla Murzynów 15 na godzinę wpłacił za wojnę lasową w Baltimore. Ile wam płacą? Ciekawa sytuacja, każdy jest w tym samym wieku, nie? Jest takie 50? Jedna klika. Wiesz, razem do przedszkola chodzi w kolonie, razem nie wiesz. Miejsce komu? Ile to są pieniędzy na tą wejście? Ile? Komuną! Precz z 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 komuną! Precz! Oni tam wystaną, bo tam stoi ekipa. Uwaga na dziecko, na dziecko! Zejdź dziewczynko, zejdź, zabierzcie ją. Zabierzcie. Lec z komuną! Lec z komuną! Lec z czerwoną! Połotę! Raz sierpem, raz potem! Czerwoną! Połotę! Raz sierpem, raz potem! Czerwoną! Połotę! Raz sierpem, raz potem! Czerwoną! Połotę! Sierpem, raz potem! Czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz potem! Czerwoną hołotę! Pomyślcie panie, bo się robi dobrze zamieszanie. Wiecie kobietę? Tak? Gratuluję. Ja jestem gejem. Nie lubię kobiet. To mówi, wiecie kobiety, mówi, ja jestem gejem, nie lubię kobiet. Chowali, kurwa. Lec sierpem!
Super!